Na początku chciałbym przedstawić Wam różne formy poruszania się. Będą to modyfikacje skipów od tych najprostszych do nieco bardziej złożonych. Pamiętajmy przede wszystkim o pracy rąk, które wykonują ruch po stronie przeciwnej do nogi, która aktualnie pracuje. Skupiamy się również na wysokiej pracy kolan i szybkim odbiciu palcami od podłoża. Każde ćwiczenie wykonujemy po 10 powtórzeń na nogę. W tej wariacji skipu głównie skupiamy się na pracy stawu skokowego. Wykonujemy płynne przetoczenie stopy spięty przez śródstopie i na palce, lekko uginając przy tym kolana, ale nie unosząc nóg. Trzymaj napięcie brzucha i kontroluj miednicę. Wykonując skip jednonóż skupiamy się na wysokiej pracy jednej nogi, która wykonuje ruch w kierunku klatki, a następne mocne i szybkie odbicie od ziemi. Druga noga pracuje nisko, jest nogą podporową, nadając nam płynność ruchu. Staramy się trzymać prostą sylwetkę i napięty brzuch. Wydech następuje podczas odbicia, kiedy jest największe napięcie. Pamiętajmy o właściwej pracy rąk. Każdy niech wykonuje ćwiczenie w swoim tempie. Przechodzimy do podwójnego skipu A, w którym wykonujemy po dwa odbicia od podłoża jedną nogą i taką sekwencję powtarzamy 10 razy. Następnie zmieniamy nogę na przeciwną. Tutaj staramy się połączyć pracę obu nóg, wykonując dwa uderzenia nogi prawej, następnie jak najszybciej włączamy do pracy nogę lewą, wykonując jedno wysokie odbicie. Nieco trudniejsze połączenie dwóch różnych skipów. Nogą lewą wykonujemy skip A, prawą skip C, płynnie przechodząc z jednej do drugiej. Zacznijcie wolno, a po czasie przyspieszajcie. Wykonujemy 10 razy w tej konfiguracji, następnie analogicznie na nogę przeciwną. W tej wariacji skipu pracujemy tylko jedną nogą, płynnie wykonując ruch do przodu, a następnie do boku.
W tym ćwiczeniu stopy kierujemy do środka, dotykając wewnętrzną częścią stopy do dłoni. Następnie uderzamy zewnętrzną krawędzią stopy po przeciwnej stronie. Zwróćmy uwagę na wyprostowaną pozycję ciała bez pochylania tułowia. Tutaj noga ma podążać w kierunku ręki, a nie odwrotnie. Bieg z różnicowaniem kroku polega na stopniowym i płynnym zwiększaniu wysokości odbicia. Od niskiego skipu przez średni do wysokiego. Wykonujemy 10 takich plików sekundowych przejść. Skip B polega na wyrzucie nóg do przodu z wyprostem kolana w ostatniej fazie ruchu. Stopa skierowana jest na siebie. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest ciągłe napinanie brzucha i trzymanie prostej sylwetki, nie odchylając się do tyłu. Nogi pracują naprzemiennie. Podobnie sytuacja wygląda w skipie D, z tym, że nogi mamy cały czas wyprostowane. Pan skip to mocne odbicie się z palców, tak aby wyciągnąć się jak najwyżej do góry i wyprostować wszystkie stawy. Wykonujemy go rytmicznie z nogi na nogę, pamiętając o oddechu i naprzemiennej pracy rąk. Tutaj zwracamy uwagę, aby jak najszybciej wyhamować rozpęd i wykonać ruch powrotny w przeciwną stronę. Ręce pracują po skosie do przeciwnego barku. Hip turn polega na jak najszybszym obrocie zainicjowanym poprzez ruch biodra. Staramy się wypchnąć jedno biodro w stronę przeciwnego, aby wykonać odbicie nóg i być przygotowanym do startu w przeciwną stronę. Następnie wracamy do pozycji wyjściowej i obrót wykonujemy na drugą stronę. Przed nami kolejna część treningu. Zapraszam Was do ćwiczeń kształtujących równowagę ciała. Podobnie jak wcześniej, każde ćwiczenie będziemy wykonywać po 10 powtórzeń na nogę. Tutaj będzie liczyć się skupienie i precyzyjność. Przygotujcie sobie piłeczki. Marsz możemy wykonywać w miejscu bądź przemieszczając się. Głównie zwracamy uwagę na wyprostowaną sylwetkę ciała, niepochylaniem tułowia i wysokim unoszeniem kolan. Przechodzimy do nauki prawidłowego lądowania i stabilizacji. Wykonujemy spięcie na palce, a następnie nagłym i szybkim ruchem odrywamy stopy od podłoża, płynnie uginając kolana i obniżając środek ciężkości. Biodro jest cofnięte w tył, bez nadmiernego pochylenia tułowia w przód. Staram się lądować cicho z napięciem mięśni nóg i brzucha. Ćwiczenie wykonujemy obu nóż, a następnie jedno nóż po 10 powtórzeń każdego.
progresji tego ćwiczenia po wylądowaniu dodajemy odbicie do boku z zatrzymaniem i stabilizacją jedną nóż. Pamiętaj o wydechu w trakcie lądowania i utrzymania pozycji przez kilka sekund. Kolejną progresją tego ćwiczenia jest odbicie w bok krokiem skrzyżnym. Zwracamy uwagę na wysokie przeniesienie nogi i wykonanie przywiedzenia z jak najmniejszym skrętem tułowia. Wykonując ćwiczenia na jednej nodze, pamiętajmy o tym, aby mieć ją lekko ugiętą, wtedy wasze mięśnie będą bardziej napięte. Poza tym trzymajmy napięty brzuch i pośladki, aby wasza miednica była ustawiona neutralnie, a tułów stabilny.
Ostatnią częścią treningu jest kształtowanie szybkości reakcji na bodźce zewnętrzne. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, skupiamy się na jak najszybszej reakcji i jak najszybszym wykonaniu ruchu. Potrzebujemy dłuższych przerw między ćwiczeniami, aby nasz układ nerwowy był wypoczęty i reagował szybciej. To nie tylko trening ciała, ale także mocno zaangażujcie nasze centrum dowodzenia, czyli mózg.